Uważam, że Wisła to jest wielki klub i dla tej Wisły prawie oddałem serce. Do tego czasu cały czas jestem związany z Wisłą i liczę, że po paru latach, które były, może Wisła nie była tak ostatnio nie, popularna, bo wiadomo, że za prezesa Supiała zdobywała mistrzostwo, wicemistrzostwo, też grała w pucharach i też duże osiągnięcie, ale na te warunki, co myśmy mieli w latach 70., to na pewno duży sukces. Choć mówiono, że to za mało było, że powinniśmy zdobyć więcej tych mistrzostw, ale w ten czas uważam, że były bardzo dobre drużyny i bardzo dobrzy zawodnicy. W ten czas nikt nie wyjeżdżał z Polski, tylko wszyscy byli w Polsce, każdy się znał i na jedną pozycję było paru zawodników i to trzeba było walczyć o miejsce w drużynie. Właśnie, bo tak często rozmawiam też z trenera kolegami z boiska, między innymi z Leszkiem Lipką, z Markiem Motyką i oni właśnie wspominają, że jednak mają taki lekki niedosyt po tamtym okresie, że tylko mistrzostwo, wicemistrzostwo udało im się zdobyć, że nie było jednak tego więcej, że też w europejskich pucharach można było zrobić więcej jak na tamte, jak na tamten zespół, który był bardzo mocny. No na pewno to co powiedzieli koledzy, że na pewno mogliśmy więcej osiągnąć, ale uważam, że w każdym klubie było bardzo dużo dobrych zawodników i tam walka była cały czas. Raz się wygrywało, raz się przegrywało. No mieliśmy taki okres, co mistrzostwo zdobywaliśmy, że wygrywaliśmy mecze, ale końcówkę już remisowaliśmy, bo już drużyny się przykładały do nas i było ciężko. A jeżeli chodzi o te europejskie puchary, no ja mam tutaj w pamięci jeden taki mecz, który no, też dla trenera był naprawdę wyśmienity, czyli mecz z Celticiem Glasgow, właściwie dwumecz, po którym trener został okrzyknięty polskim Johanem Cruyffem. No to tak było tak, i... Tak, Szkocji napisała. Tak, no bo te bramki, które strzeliłem, tam jedną i tutaj dwie, gdzie wygraliśmy 2-0, no to na pewno to jest cała zasługa całej drużyny, ale wykończenie i zmysł to zostało dla mnie i to uważam, że to były bardzo dobre mecze. Na przykład mecz następny, czy z Molenbeekiem. No tak się złożyło, że tutaj zremistrowaliśmy i tam ja już nie grałem, bo miałem jak nigdy żółte kartki w pucharach i tam nie grałem i przegraliśmy karnym. Tak samo z Malmo, gdzie tutaj wygraliśmy 2-1, tam prowadziliśmy, już myśleliśmy może, że będziemy w półfinale i dojdziemy do finału, bo była szansa, bo później z Austrią w jednej mogliśmy osiągnąć dobry wynik. Właśnie, co tam się stało z tym Malmo? Bo no, tak naprawdę nikt nie może mi tego wytłumaczyć, co tam się no, stało. My też nie, był taki moment, że jakby drużyna w obronie stanęła. Jeszcze przystanie 1-0 dla nas, czy jeden, jeszcze tam była sytuacja, aby dobrze dograli koledzy, to bym mógł strzelić na 2-0 i w ten czas był problem. Ale poszła kontra, rzut karny, dwa karny, strzały. No, do tego czasu nie możemy sobie wyobrazić tego meczu. Mhm. Wtedy się mówiło też właśnie, że jakby Wisła przeszła, to rzeczywiście ta droga do finału byłaby no, dużo, bardzo prosta, bo tam... Ta, no tak jak mówiłem, Austria w jeden, a finał był Nottingham Forest. To cały czas się myślało, szkoda, żeby nie osiągnęli tego sukcesu, żeby być w finale. Mhm. Jedynie udało się Górnikowi Zabrze być w finale. No. Chciałem też zapytać właśnie o bramki, bo też strzelając tyle bramek, trudno na przykład mnie jako kibicowi wybrać taką jedną, którą rzeczywiście kojarzę trenera, no bo było ich naprawdę bardzo dużo. Może trener ma w pamięci taką jedną bramkę, do której wraca po latach, która była takim naprawdę bardzo trudna do strzelenia. No to trudno powiedzieć, właśnie tyle bramek było, że za dużo może, ale mogło być jeszcze więcej. No, ale no tak, no na pewno z Celticiem. Ta pierwsza bramka, gdzie uderzyłem za szesnastki. Zawsze byłem w polu karnym, a tutaj jakoś za szesnastki uderzyłem i
strzeliłem bramkę. No, na pewno taki był mecz z Ruchem Chorzów też, gdzie mało strzelając głową, strzeliłem głową bramkę po rzucie rożnym. Bo przeważnie ja wykonywałem rzuty rożne, a koledzy strzelali. I to było widać w drugi, gdzie decydowała bramka, gdzie z rzutu rożnego zacentrowałem i Krupiński strzelił bramkę na 3-1 i przeszliśmy dalej. Ta Wisła trenera, myśli trener, że ograłaby tą dzisiejszą na przykład? Czy trudno to tak porównać? To trudno porównać, bo jedna się zmienia, ten cały świat się zmienia, że idzie wszystko w innym kierunku i na pewno trudno powiedzieć, bo na to przykład... Może inaczej zapytam, czy kogo trener by wziął teraz z tamtej drużyny do tej obecnej, gdyby miał trener taką możliwość? Kto by się Wiśle przydał rzeczywiście, oprócz Kazimierza Kmiecika w formie strzeleckiej? No na pewno Antoni Szymanowski, który mógł grać na prawej obronie, mógł na stoperze grać, taki uniwersalny, gdzie ciągnął tą grę do przodu i ciężko było jeden na jeden właśnie z nim wygrać pojedynki. Też chyba taki lider poza boiskiem, taka mocna postać, prawda? Szymanowski? Tak. No, wiadomo, dużo osiągnął, charakter miał taki do walki. Na pewno w tej obecności zmieściłby się może. Może. To na wesoło. Zahaczyłem tutaj o ten mocny charakter z tego względu, że no, trudno mi wyciągnąć od właśnie trenera kolegów jakieś takie smaczki z szatni, też to, co się działo po mistrzostwie, jaka była feta wtedy, co się działo. Leszek Lipka tylko wspominał o wyjściach do klubu Feniks. No po mistrzostwie na pewno tam mieliśmy zakończenie i to wszyscy wiedzieli, poszliśmy właśnie do Feniksu i tam całą noc, ale to już było po sezonie, gdzie kibice też byli i to było przyjemne, bo podchodzili, gratulowali. No, w ten czas było ciężko zdobyć mistrzostwo, bo tam Legia, Górnik miał bardzo dobrych zawodników, a jednak wskoczyliśmy na to pudło i duży sukces, uważam. To teraz przejdźmy do roli szkoleniowca. Zastanawiam się, czy lepiej smakuje takie mistrzostwo będąc piłkarzem, czy jednak trenerem, jakie to są emocje, jakie to są różnice? No na pewno jako piłkarz to jest duży sukces. Walczyć mistrzostwo i jeszcze w takiej sytuacji powiedziałem, że kluby polskie miały bardzo dobrych zawodników, że w każdym klubie był zawodnik, który się wybijał i jakby można było wyjeżdżać, to by wcześniej wyjeżdżali. A ja musiałem 30 lat, żeby jechać, coś dorobić, dopiero mogłem wyjechać. A jako trener, to na pewno jest duży sukces zdobyć mistrzostwo, grać w pucharach, tylko osiągnąć bardzo dużo. A ja jako trener, wiadomo, że jak potrzeba, to byłem przy drużynie, zawsze pomagam i jestem otwarty, ale szczerze mówiąc, nie pcham się na pierwszego trenera. Okej. Okay. No właśnie, był trener bardzo blisko tych poszczególnych drużyn, które były na przestrzeni wielu lat tak naprawdę. Która ta Wisła, z którego roku, z którego sezonu była najmocniejsza i której żałuje trener, że nie udało się wtedy awansować gdzieś dalej do europejskich pucharów, zrobić coś więcej, jakiś ekstra wynik? No na pewno miała szansę z Panathinaikosem, co grała, był mecz i drugą szansę miała na Cyprze. To były takie dwie wielkie szanse, żeby osiągnąć, wejść do Ligi Mistrzów i pograć. Szanse to jedna, ale też czy trener czuł, że to są rzeczywiście takie najmocniejsze drużyny wtedy? No czy najmocniejsza drużyna, to nie wiem, czy to była, ale szansę miała. Drużyna, która moim zdaniem była mocna, to była tak przez rok, dwa i znowu się zmieniało. Że nie było stabilizacji, że na przykład przez 2-3 lata ta drużyna gra i osiąga coś.
Tylko było to jeden, to drugi odchodził. To cały czas było przetasowanie. I tu był może problem. Nie było stabilizacji drużyny takiej. Jak była, jak osiągnęła coś, to już wyjeżdżali za granicę, już następni przychodzili. I to, żeby złożyć drużynę, żeby przez jakieś 2-3 lata grała i osiągnęła sukces, to trzeba, to mówię, 2-3 lata. A tu zawsze ktoś odszedł, przyszedł, zmiany były duże. Tak, mówimy o tych dobrych momentach, ale oczywiście w historii też trenera piłkarskiej, potem szkoleniowej, były też no, takie momenty, o których pewnie chcielibyśmy zapomnieć, które no, były takim najbardziej traumatycznym przeżyciem. Ten 2018 rok, gdzie tam bardzo blisko było do tak naprawdę upadku klubu. Czy no na spadki. Pewno, to były, to nawet te spadki nie były takie, jak to, że nie będzie klubu Wisły, że to dla mnie by była tragedia, bo nie wyobrażałem sobie, że może do tego dojść, ponieważ tyle ludzi jest w Krakowie, którzy kochają piłkę i to Wisłę Kraków, że nie wyobrażałem sobie, że może dojść do takiej sytuacji.